Dzisiaj będę się ścigać z tymi oto youtuberami w Robloxie! Gra, w którą zagramy, nazywa się Rowerowa Planeta Skoda i będziemy się ścigać na rowerach. Dodatkowo już 2 grudnia, czyli w sobotę o godzinie 16, będziecie mogli spotkać mnie w tej grze i ze mną pograć. Może się nawet pościgać. Linka do tej gry macie oczywiście w opisie, więc koniecznie przetestujcie gierkę i zagrajcie w nią sami. Witaj na rowerowej planecie Skoda. Na sam początek musimy się udać właśnie do salonu Skody, żeby przygotować swój rower do bezpiecznej jazdy. Następnie mamy do wykonania pełno przeróżnych misji, gdzie uczymy się, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami powinno jeździć się na rowerze. Na drodze musimy omijać na przykład przeróżne przeszkody, musimy zatrzymywać się na czerwonych światłach, trzeba też uważać na pieszych albo na samochody, które jadą obok nas. Jest sprawa, pomożesz mi? Zapomniałem rozłożyć znaki na drodze. No, więc musimy nawet pomóc jakiemuś Henkowi rozłożyć znaki w odpowiednich miejscach na drodze. Wow, świetna robota! Kolejny dzień nie musiałem pracować. Po wykonaniu wszystkich misji mamy do zdania jeszcze jeden ostatni test. Jest to test na wirtualną kartę rowerową. Brawo, Miś Gaga! Od teraz jesteś pełnoprawnym członkiem tego miasta. Możesz bawić się w parku rozrywki. W mieście możemy wykonać pełno przeróżnych aktywności. Teraz idziemy właśnie do salonu Skoda. Tutaj na przykład możemy wybrać kask, jaki chcemy mieć, jaki kolorek. Ja chyba wybiorę niebieski. Dodatkowo mamy też sklepik. Można tutaj kupić przeróżne ciuszki, jakieś dodatki, akcesoria i inne bajery. O, te czerwone odblaski to coś idealnie dla mnie. Mamy też warsztat, gdzie możemy właśnie naprawić swój rower i trzeba to robić od czasu do czasu. O, widzicie tam w oddali ten znaczek roweru? Idziemy tam! W tym miejscu będziemy mogli spersonalizować swój rower, czyli zrobić go, żeby był jedyny i wyjątkowy w swoim rodzaju. No dobra, musiałam kupić sobie czerwoną ramę, bo będzie pasowała do mnie po prostu idealnie. Wydałam na to całe 50 monet, ale zobaczcie, tu jeszcze są takie przepiękne akcesoria, można pizzę mieć na rowerze, ale ta kaczuszka mnie totalnie urzekła, ale brakuje mi jednej monety, jednej kaski. To trzeba iść, słuchajcie, zarobić. Zamieniam się teraz w kuriera dostawcę i jedziemy odebrać zamówienie, żeby dostarczyć pizzę. Mam nadzieję, że nie będę musiała jakoś daleko jechać, bo jak widzicie, na razie średnio mi idzie ta jazda na rowerze. Może jak będę dłużej grała w tą grę, to się nauczę. Oho, dobra, widzę już mój cel, ale czekajcie, czekajcie, tu jest jeszcze czerwone światło. Trzeba się zatrzymać kulturalnie. Na zielonym ruszamy. I proszę bardzo, mamy już tutaj naszego klienta. Cieplutka pizza, proszę bardzo. Dostaliśmy za to aż 22 monety, więc na pewno starczy nam na kaczuszkę. Haha! I kaczka jest moja! Już zawsze będziesz ze mną! Udałam się teraz do parku rozrywki i tutaj, jak widzicie, mamy te 3 różne tory, na których możemy się ścigać i ja będę zaraz się na nich ścigać z innymi youtuberami, ale wiem, że tutaj też w tym miejscu można porobić przeróżne triki, więc muszę to przetestować. Można tutaj, wiecie, trochę poszaleć na rowerze, szybko pojeździć. O, iuhu! No tak, to ja bym chciała skakać na prawdziwym rowerze. O, matko boska! Co tu się dzieje w ogóle? Jak mną miota! Jakie ja rzeczy potrafię, nie wiedziałam, że jestem taka zdolna. Dobra, patrzcie teraz, rozpędzam się i przeskakuję! Yeah! O, i teraz na tej dziwnej rurce.
No błagam, takich trików to ja nawet na desce nie potrafiłam robić, jak kiedyś jeździłam. Ja tylko Oli potrafiłam zrobić, a teraz na rowerze to ja nawet nie potrafię na jednym kole stanąć. Ale fajnie, że w rowerowej planecie Skoda mogę porobić takie super triki. Pamiętajcie też koniecznie, że jeżeli podoba Wam się ta gra, to zostawcie łapkę w górę i dodajcie ją koniecznie do ulubionych. Udało mi się zdobyć wirtualną kartę rowerową, więc teraz mogę się ze wszystkimi youtuberami ścigać. Koniecznie napiszcie w komentarzu, kogo z tych osób znacie. No i mam nadzieję, że będziecie mocno trzymać za mnie kciuki, żebym coś wygrała. Na pewno łapki w górę pod tym filmem w tym pomogą, w moim szczęściu. My ogólnie mamy tutaj ewidentnie team baby na facetów. No musimy sobie, któraś z nas musi wygrać. Ja ogólnie jestem pewna, że ja sobie nie poradzę. Ja mam pecha zawsze, jak chodzi o takie... Nawet jak z Werką nagrywam, to jak mam coś, że mi zależy, wiesz, żeby wygrać, żeby dać sobie dobrze radę, to i tak nigdy to nie idzie. Pamiętajcie, trzeba uspokoić oddech, żeby się za bardzo nie stresować, bo stres często, kurczę, zawodzi. Czemu jestem ostatnia tutaj w kolejce? Halo? Ostatni będą pierwszymi, tak mówili. Jak to wolno startuje? Co ty tak szybko, co wy tak szybko jeździcie? Jest ogień. Oj. Ej, ale ja jestem pierwszy raz w życiu mi się to udało. O, no. Nie, zapatrzyłem się, spadłem. Mówiłem, Maciek, żebyś kas założył. Ja liczę dobrze, na to, że wy wszyscy pospadacie i wtedy was dogonię. Dave, jaki tryhard, nawet się nie odzywa. Ja się muszę skupić. Nie mogę stracić pierwszej pozycji. Czy wy już dojechaliście do mety? Przepraszam bardzo. Jeszcze nie. Chyba. O, teraz. O Boże, w co ja wpadłam? Ja nie wiedziałam, że to jakiś laser nie można wpadać. Jesus. Nie można oślepia i właśnie też w niego wjechałem. Przepraszam. Nie, najgorzej jest to, że ja byłam pierwsza, a teraz jestem przedostatnia. To jest dopiero upadek. Ja muszę wam wszystkim pogratulować. Byłam cały czas trzecia, raptem jestem piąta, jak to się stało. Czego chcesz nam pogratulować? Dlatego, że wszyscy spisaliście się idealnie wręcz. Jestem z was dumny, z siebie niestety nie. Chociaż czwarte miejsce, które mieliście miejsca, bo tak nie obserwowałem za bardzo. Dave pierwsze, ja drugie. Na szczęście pierwsze, no. Wszystko dla Klaudusia, ty tylko masz trzecie miejsce, dlatego, że mnie znokautowałaś. Tak, ja po prostu w ciebie wjechałam, no. Znokautuj. Masz, Aga, możesz teraz ty we mnie wjechać, będzie równo. Ja cię tak porozjeżdżam, nie, w kolejnej grze. Przerzutki wam działają? Wszystko jest git? Naprawione rowery? Właśnie, bo to trzeba naprawiać. No tak. No. A ja nie wiem, w jakim stanie jest mój rower. Ale myślę, że w nowym, skoro wygrywasz. Ja mój rower babci oddałam. Babci? Ale w prawdziwym życiu. No bo babcia codziennie do sklepu jeździ, no. 4, 3, 2. Jeden. Już. Więcej dopingu, ludzie. Idzie całkiem nieźle. Jest dobrze, Dave, nie machaj łapami. Trzeba chce kogoś zepchnąć. Nie, no tak. Nie, kulki jakieś tu są. No nie, spadłem za mapę. Oni lecą w kulki. Dave'a spychajcie, bo on już ma jedną wygraną. Czekaj. Rękoma robię dynamiczny tunel. Na bank cheatuję. No nie, no jestem drugi. Pod speeda. Dave, chyba to nie były dwa treningi jednak. Tylko 20! No. Jeszcze trochę, ludzie, jeszcze trochę. No proszę, chociaż to trzecie miejsce na podium bym chciał być. Nie, nie oddam! Oj, oddasz. Jaki tryhard. Ja nie wiem, aż mnie palec już boli od wciskania W. A wcale nie muszę wciskać mocniej, żeby jechać. Cześć, bądź kęgurą! Nie, skończył. Nie wierzę. Jak? To sobie poczekacie na mnie, wam powiem tyle. O, trzecie! Co z tym, że ostatni mieli być pierwszymi? Co jest? Czemu ja mam szóste miejsce? Ej, uważajcie, czy jakiś wąż jest na samym początku. Węże trzeba zbierać, serio. Kłody też. Ej, to kiwi jest, a nie to kokos? Boże, Musina pierwsza, ja druga. Co się dzieje? Jakie odwrócenie? O nie, znokautuję! No, Fina się odpaliła. Teraz już nie oddam. Ale wy jesteście... No, pierwsze okrążenie, koniec pierwszego okrążenia. To koniec. Widziałam to. Dobra, jest git.
Ej, tu jeden błąd i już Maciek, się naprawdę zostaw. Dużo traci. Trzeba być skoncentrowanym przez cały czas. Słuchajcie, może ktokolwiek może wygrać, byle nie Dave. On już raz wygrał. Czemu mnie tak nienawidzisz? Daj mi spokój. Nie, nie, że nienawidzę, po prostu musi być sprawiedliwie. Rzucaj rurkami, no. Szyszkami. A szyszkami, ja z rurkami zrozumiałem. Rurkami też możesz czymkolwiek, byleby czymkolwiek. Nie wygrać. Co pod ręką? No nie. Trzecie miejsce. Aga, widzę cię, widzę cię? Drugi. Nie! Ajajaj. Nie! Nie kłada! No Boże! Przeskoczyłam. Ajajaj. Kurczę, pieczarka. Ej, czyli mamy potrójny remis tak naprawdę na dany moment. No nie! Ej, właśnie, trzeba punkty podliczyć, jak to wygląda. Bo my jeszcze rewanże 2 grudnia mamy, nie? No. Tak, tak, to prawda. A to będziemy, sumujemy te punkty z dzisiaj? Można tak zrobić. Można. Co, my się teraz rozdzielamy jak ten Daphne, Wilba i Scooby. Tak, i lecimy grać z widzami na różnych serwerach, nie? Więc dobra. Po prostu widzowie, dobra, obserwujcie, każdy będzie praktycznie na innym serwerze, więc będziecie mieli szansę z nami wszystkimi tak sobie zagrać. No dobra, tak, to dzięki za wyścig. Dzięki wielkie, pa, pa. Po wyścigach z youtuberami spotkałam się z moimi widzami na przeróżnych serwerach, robiliśmy sobie wspólne fotki, pojeździliśmy trochę też na rowerach, nawet wspólnie rozwoziliśmy pizzę. Koniecznie wbijajcie do gry już 2 grudnia, czyli w sobotę o godzinie 16. Oprócz mnie będziecie mogli tam spotkać też innych youtuberów. No i miłej jazdy na rowerze! Bye, bye!